się w stronę Dublinowa. Mamy 9 marca. Jak widzicie, piękną pogodę. 7 stopni na plusie. Mamy godzinę 11. W nocy był przymrozek. Minus 5. Dlatego jadę tak późno, no bo rano było strasznie zimno. Wszystkie samochody zamarznięte. Mówię, siedzę w domu, poczekam, aż troszeczkę się ociepli. No i lecę. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest sobota, zobaczymy, ile tam ludzi będzie. Ogólnie będę atakował na spinning, dropshota i może jakieś okonki się uda złowić. Jakbym zgadł, że ludzi sporo. Taki nisk mu się trafił. O, tu jakieś wiadro ktoś wyłowił. Na okonie trochę za silne. Nie, jednak płotka. Dobra, mamy jakąś rybkę. I to już chyba będzie okoń. O, taka bestyjka. Co my tu mamy? Coś podhaczonego pewnie. Tak, leszczyk. No i mamy kolejny dzień. Jak widać, nie jest tak kolorowo jak wczoraj. Ale mam nadzieję, że chociaż ryby dzisiaj dopiszą. Przed chwilą miałem branie ładne. Miał pan? O, teraz było. Jest? Nie, ale przeatakowało. Ten głupio wygląda ta plama, jak to spod mojego szła. No. Akurat może pan jechał na plamę jakąś. Chyba jechałem tutaj. No. No dobra, coś tam mamy na końcu wędki. Ale pewnie coś podczepionego. Miejmy nadzieję, że to będzie okonek. Białość to jest, nie? Tak, leszczyk. Od leszczaczki. Leszczyk na raczka.
Mało plecionki zostało, trzeba wymienić. No. Coś tu mamy. No. Leszczyka. O, jest ładny. Całą gumę pochłonął. Piękny. Mamy kolejnego garbuzka. Mam nadzieję, że to nie jakiś leszczyk podczepiony. Pochłonął całą gumę prawie. Kolejny gap. O, ten to idzie. Chyba duży jest. A nie. Tym razem leszcz. Podpiemy. Kolejny leszcz. A już myślałem, że piękny garb będzie. Siedź. No, tym razem pasiaczek. Ładny, nie powiem. No widzowie, ja to już jestem pod chatą. Powiem wam, jeśli chodzi o ten nowy Duninów, jak widać ryba tam jest. Ale trzeba się do niej dobrać. Pierwszego, drugiego dnia, bo film ogólnie będzie sklepany z trzech wyjazdów. Pierwszego i drugiego ułowiłem na boczny trok i dropshota, klęska, jak coś wyjechało, to jakieś tam malutkie. A trzeciego dnia, czyli dzisiaj, zastosowałem metodę jig rig i dała efekty. 2,5 cala guma, zmieniałem kolory, ale najbardziej na tą fioletową szło ułowić. Całkiem nawet fajne pasiaki wyjeżdżały. W końcu coś tam siedzi. Ale nie jest duży. O, a nie, nie jest zły. Ładnie. Ładne, jest duży, kolega to złapał dwa razy większe niedawno.
ale polujemy. Ciemno się już robi, ale trzeba być wytrwałym. Dokładnie.